Dzień dobry Państwu, Maciej Dobrzeński, witam serdecznie, kłaniam się nisko i witam również serdecznie mojego gościa, to jest program Rozmowa Dnia, a tym, tymże gościem jest profesor Marcin Lorenz, rektor Politechniki Opolskiej i kandydat do Senatu z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Panie profesorze, dlaczego do tego świata nauki, w którym Pan się obraca na co, na co dzień, chce Pan dodać tą domieszkę rzeczywistości politycznej? No dzisiaj jako rektor Politechniki Opolskiej mały już jest świata nauki w tym sensie takim, żebym rzeczywiście zajmował się nauką, dzisiaj zajmuję się zarządzaniem zarządzaniem i... Chodzi o to, aby, bo Politechnika dzisiaj jest na bardzo dobrej drodze, świetnej drodze rozwoju, to widać, wszystkie wskaźniki, począwszy od liczby studentów, re, jeśli chodzi o rankingi międzynarodowe, o badania, jakie prowadzimy. Naukowcy, którzy przyjeżdżają do, do Politechniki na Politechnikę Polską, prowadzić swoje badania, światowi naukowcy, to pokazuje, że to, co tutaj wspólnie robimy z zespołem, bo to jest zaangażowanie całego zespołu, całej społeczności akademickiej Politechniki Opolskiej przynosi Efekt, ale jest zawsze gdzieś to ograniczenie, bo czy rzeczywiście mm, coś możemy jeszcze więcej zrobić? Możemy, ale potrzebujemy zmian bardziej systemowych, bo jeżeli dzisiaj mówimy o finansowaniu na przykład nauki na poziomie 1,39 PKB, to jest to w stosunku na przykład do średnich państw europejskich, jest to bardzo nisko, gdzie, gdzie ten, to finansowanie jest na poziomie 3%. I mówimy o sytuacji, w której mm, Kon konkretnie o, o nauce, nie mówimy o szkolnictwie wyższym i nauce, bo nauka to jest pewien, pewien komponent tego szerokiego pojęcia. To finansowanie powinno być większe, bo przecież należy pamiętać, niedawno pokazało się, ukazało się opracowanie przygotowane przez Polskie Uniwersytety Ekonomiczne, pięć uniwersytetów ekonomicznych, gdzie wskazują, że złotówka zainwestowana w naukę przynosi w PKB od 9 do 13 zł. Jest to bardzo ważny aspekt. Druga sprawa, na którą warto zwrócić uwagę, też w tym samym opracowaniu, Wskazuje się, jak miasta akademickie rozwijają się w porównaniu, te mniejsze miasta akademickie, w porównaniu do miast, których, które uczelni nie mają. Jest to też istotna różnica. To jest trzy-, czterokrotnie większa różnica. Więc ja chciałbym zadbać właśnie o to, abyśmy tą akademickość tutaj utrzymali i ją rozwijali, bo Opole ma potencjał, ma potencjał akademicki. Mamy dwie duże państwowe uczelnie, które, które bardzo dobrze sobie radziły i radzą, ale to trzeba, to trzeba wzmocnić. Mhm. Trzeba też tylko, pamiętać o tym... tego pytanie jest takie, panie, panie profesorze, czy faktycznie Senat jest miejscem, w którym można realizować tego typu e, ambitne zamierzenia? E, no bo jakby wiemy, że ma tutaj Senat dużo mniejsze możliwości niż na przykład Sejm, prawda? Tak, I ale... na to niż poseł. Zgadzam się z tym. Jest to, że oczywiście to jest Izba Wyższa, Izba Refleksji, ale też należy pamiętać, że otwiera grają się drzwi do wielu osób, które decydują o tym, o kształcie Polski. Można dyskutować, można przedstawiać swoje argumenty i ważne jest dla mnie, żeby ten głos również z Opola, ale nie tylko z Opola, bo takich ośrodków akademickich jak, jak Opole, żeby reprezentować i pokazać, że mniejsze uczelnie w mniejszych miastach też potrafią dobrze się rozwijać. No, pokazaliśmy na przykładzie Politechniki Opolskiej, jesteśmy średnią uczelnią, ale tą dynamikę wzrostu Pochwalę się, może nieskromnie, ale ostatnim, ostatnią nominacją, jaką dostaliśmy jest wydawnictwa El Silver, bardzo znane wydawnictwo naukowe, gdzie jesteśmy nominowani do nagrody jednej z trzech uczelni najlepiej rozwijających się naukowo, obok Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Więc pokazujemy, że w takich miastach również można się rozwijać. A młodzież w mieście, studentki, studenci, to jest... Po pierwsze społeczność nam rośnie, po drugie to są miejsca pracy. A wreszcie inwestorzy, którzy dzisiaj szukają już nie tylko infrastruktury typu woda, gaz, energia, ale potrzebują, oni przede wszystkim potrzebują zasobów ludzkich, czyli dobrze przygotowanych, wykształconych pracowników, którzy będą w stanie tworzyć nowe rzeczy, innowacje. To jest dzisiaj warunkiem takim koniecznym, aby mogli zainwestować. I my jako Politechnika chcemy na, to na te potrzeby odpowiadać i odpowiadamy, ale eee, potrzebujemy wzmocnienia. Panie tutaj. profesorze, niektórzy też zadają sobie takie pytanie, jak rektor, no bo pana kandydatura była wiadomo, szeroko komentowana, jak rektor będzie funkcjonował jednocześnie jako, jako senator? Chciałbym, żeby właśnie pan, jeżeli oczywiście zostanie pan, pan wybrany, chciałbym, żeby pan to właśnie objaśnił naszym widzom. Eee. Ja bym chciał połączyć te dwie funkcje. Mm -hmm. Oczywiście mm, i z tego bardzo się cieszę, że uczelnie wyższe mają też, co się nazywa, taka mniejsza, ale demokracja. Są wybory rektorów, demokratyczne wybory rektorów. W Politechnice Opolskiej jest 100 elektorów, którzy są wybierani wcześniej i wybierają rektora. I teraz, jeżeli wybory mamy w przyszłym roku, w 2024, zresztą na wszystkich uczelniach polskich są wybory. I jeżeli społeczność akademicka Politechniki Opolskiej powierzy mi kontynuowanie tych działań, które podjąłem w 2019 roku, to oczywiście z tego skorzystam i będę chciał i takie jest moje założenie, że połączę pracę w Senacie również z pracą na uczelni, bo dzisiaj, żeby Dojść do tego poziomu, jeżeli mówimy o Politechnice Polskiej, to trzeba wykonać bardzo dużo pracy u podstaw. Ta praca została wykonana. Dzisiaj już na, rozpędziliśmy się w taki sposób, że moja obecność fizyczna w takich tematach bardzo mocno operacyjnych jest mniej potrzebna, mniej istotna. Można to przekazać następcom, bo też należy pamiętać, że mamy kadencyjność, dwie kadencje i żadnej więcej i uważam, że to jest akurat bardzo dobre rozwiązanie, czyli obowiązkiem każdego lidera jest, aby przygotować następną osobę, czy następne osoby do tego, aby zarządzały uczelnią, aby skorzystały z tych doświadczeń i budowały dalej, dalej uczelnię. Stąd m, chcę troszeczkę więcej czasu poświęcić na te bardziej tematy bardziej ogólne, ale też być oczywiście mhm. na uczelni, przekazując moje doświadczenia i wiedzę, którą mam. Jak pan, profesorze, panie profesorze, zareagował na tą taką, no, Zaczepkę, chyba tak to określę, prezydenta Arkadusza Wiśniewskiego, który stwierdził, że jest bardzo prawdopodobne, że teraz, jeżeli pan będzie kandydował z poparciem Prawa i Sprawiedliwości, to będzie pan na krótkiej smyczy prezesa Kaczyńskiego. No i twierdzi też pan prezydent, że pan ukrywa niejako to, z jakiej listy pan kandyduje. Ukrywa pan, czy nie? W żadnym przypadku nie ukrywam, ale ja przede wszystkim podkreślam jedną rzecz. Nie jestem politykiem, bo nigdy nie byłem, nie należałem do żadnej partii i nie należę do żadnej partii. Chcę coś zrobić więcej niż tylko dla Politechniki Opolskiej, chce zrobić coś więcej dla Opola. Natomiast wystąpienie pana prezydenta Arkadiusza Wiśniewskiego, no cóż. Wpis na to... Facebooku, to był przypadek. Tak, tak, mhm. wpis na Facebooku. Trudno mi to komentować w takim sensie jakimś poważnym, no bo ja bym my z. Z panem prezydentem współpracowaliśmy, aczkolwiek pan prezydent już nie pierwszy raz występuje, jeżeli mamy do czynienia znowu z wyborami, a mieliśmy w 2020 roku, a wtedy również zwołał konferencję prasową i forował swojego kandydata na, na rektora Politechniki Opolskiej, prezesa, cały czas obecnego prezesa pana Jarosława Mamale. Skończyło się to w ten sposób, że Pan prezes wycofał się z kandydowania, a ja dostałem stuprocentowe poparcie. <laughs> Więc zarzuca mi pan prezydent Arkadiusz Iśniewski fakt, że ja będę, cytując, chodził na smyczy czy na sznurku. Natomiast z drugiej strony sam chyba też próbuję budować właśnie taką sieć, taką sieć zależności i być może to, że ja jestem osobą niezależną, być może to właśnie jest przeszkodą jakby w, w dialogu. Natomiast ja powiem te cztery lata, które pracowaliśmy, bo jednak pracowaliśmy z Panem Prezydentem, one były dobre, owocną. Jeśli chodzi o płaszczyznę na przykład sportu akademickiego, nie mogę narzekać. No ja też to troszeczkę zrzucam na bark tych emocji, które w tej chwili towarzyszą wyborom. I, I też apeluję, bo i wobec mnie też doświadczyłem takich aktów po prostu agresji czy maili, które z pogróżkami. Więc uważam, że powinniśmy odejść od takich emocji, a przejść na faktyczną, merytoryczną dyskusję. I tego mi, jako osobie niedoświadczonej, zaczynającej tutaj to swoje doświadczenie zbierające, jeśli chodzi o, o tą politykę. Uważam, brakuje, tej merytoryki brakuje. I, I tych pytań było za mało, tej dyskusji było, tych dyskusji było za mało. No tak, no, ta atmosfera teraz będzie rosła jeszcze do niedzieli, ale miejmy nadzieję, że już później opadnie. Bardzo panu dziękuję w takim razie za wizytę w naszym studiu. Moim państwa gościem był profesor Marcin Lorenz, rektor Politechniki Opolskiej i kandydat do Senatu z Ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję, dziękuję Państwu. Raz. Dziękuję panu. Dziękuję Państwu serdecznie za oglądanie naszego programu. No i życzę spokojnego, pięknego wieczoru.